Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Radosław Kosakowski, jestem pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego i w dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować takie podsumowanie. Tego naukowego akcentu, czy, czy właśnie związanego z y, referatami, akcentu y, y, konferencji naukowych Modern Football, a świat y, kibiców. Y, nie ukrywam, że jest to dla mnie też y, osobista przyjemność i, i swoisty zaszczyt, ponieważ tak się złożyło, że y, miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w, we wszystkich edycjach. 11 już biorąc tą dzisiejszą konferencji Modern Football, a świat kibiców, więc można powiedzieć, że przyglądałem się też rozwojowi tego wydarzenia używając, Takiej metody obserwacji uczestniczącej, bo oprócz oczywiście bycia na każdej, na każdej z konferencji, miałem też okazję prezentować wyniki swoich badań, plus oczywiście uczestniczyć w tych wszystkich społecznych aspektach, które się z, z konferencjami wiązały. Tych konferencji było 11, biorąc pod uwagę dzisiejszą. Ja oczywiście krót, króciutko pokażę poszczególne edycje, żeby oczywiście spuentować gdzieś na koniec całą, całą tą inicjatywę. Konferencja zaczęła się w 2011 roku, to była pierwsza edycja. E, e, przedsięwzięcie wspólne kibic, projektu Kibice Razem Wrocław, Miasto Wrocław oraz klubu WKS Śląsk Wrocław, co będzie też oczywiście taką e, e, no, w, tradycją już na kolejne lata. Pierwsza, pierwsza edycja to był jeden dzień październik 2011. Siedem referatów wtedy. W programie zostało wskazanych. No, jeżeli chodzi o tematykę, tutaj nie ma sensu oczywiście wymieniać poszczególne referaty, ale tak ogólnie rzecz biorąc, już wtedy, mimo że tych referatów może ta liczba nie była jeszcze taka duża, te tematy były rzeczywiście bardzo zróżnicowane. Oczywiście ruch kibicowski się przenikał z tematyką związaną ze stadionem, jako pewnego rodzaju miejscem wydarzeń piłkarskich. Ale miejscem nie tylko pod kątem oczywiście kibicowskim, ale również jakie, jako miejsce wydarzeń, ale również jako przestrzeń marketingowa. Ruch kibicowski oczywiście był zawsze ważnym elementem tych konferencji, bo też uczestniczyli z referatami w tych konferencjach kibice, którzy o, o swoich działaniach opowiadali. Wśród prelegentów, też y, y, by, by, te, ta, ta grupa była zróżnicowana, bo oprócz przedstawicieli świata akademickiego, to byli kibice, przedstawiciele klubu piłkarskiego, y, spółki miejskiej i PZPN-u. To jest zdjęcie właśnie z tej pierwszej, y, z pi, z pierwszej konferencji, z miejsca, gdzie wszyscy referenci... Wygłaszali swoje, swoje referaty. Druga, druga konferencja, druga edycja to rok później, już po Euro i na stadionie, na którym te mistrzostwa były rozgrywane. Tym razem już dwa dni, tu 10 referatów i również tematyka. E, e, zbliżona do tej pierwszej edycji e, z dominującym takim tematem ruchu kibicowskiego w, szerokich, w szerokim, tak wie, wielowymiarowym, e, wielowymiarowej przestrzeni. Poja, pojawił się bardzo stały zresztą punkt, który będzie towarzyszył konferencji e, e, właściwie do, 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 do dzisiaj, czyli rola, znaczenie i działalność kibiców. Niepełnosprawnych. Tutaj, tutaj akurat ten, ten wrocławski wątek i, i, i rola KKN-u we Wrocławiu też była bardzo widoczna. Kibice w mediach, klupa tożsamość lokalna również stadion jako tematyka analiz się pojawiał. I również bardzo zróżnicowana grupa prelegentów od akademików po przedstawicieli klubów sportowych, środowiska kibicowskiego, z różnych spółek, firm badawczych i ta różnorodność prelegentów towarzyszy właściwie wszystkim edycjom. To jest zdjęcie z tej, jedno ze zdjęć z tej drugiej edycji z roku 2012. Edycja trzy. 2013 rok, 9 ref, referatów. Tematyka wciąż podobna, dominują, dominują tematy związane z kibicami, o projektach kibicowskich, o kibicach niepełnosprawnych, relacje kibica-polityka, kibice w mediach, prelegenci, podobnie zróżnicowana grupa: kibice PZPN, fir, jedna z firm dawczych i środowisko akademickie. I to jest Jedno ze zdjęć. Bodajże dr Seweryn Dmowski z Uniwersytetu Warszawskiego, akurat odczytuje swój referat. 2014 rok to jest kolejna edycja. 12 referatów. Tutaj bardzo specyficzna też sytuacja, bo właściwie cała konferencja była oparta na referat, referatach. Prezentacjach przedstawicieli i przedstawicielek, bo były też również nasze koleżanki wywodzące się ze świata akademickiego. Bardzo zróżnicowane referaty, modern futbol i kibice, stadiony, huligaństwo stadionowe, piłkarskie derby. Piłka nożna na terenach wiejskich, również taki temat się pojawił. Piłka nożna i polityka, kibice i imigracja, kobiety na trybunach, czyli dość szerokie spektrum. Zagadnień, które były wtedy prezentowane też na właśnie na nowym stadionie Śląska-Wrocław. Edycja 5 2015, sześć referatów. E, tu pojawił się taki wątek, którego wcześniej nie było, czyli bezpieczeństwo meczów piłkarskich. Na, zresztą na konferencji e, Modern Football. A świat kibiców występował między innymi dr Mateusz Druszcz, wybitny specjalista właśnie w tej, w tej tematyce bezpieczeństwa meczów piłkarskich, były. Prezes Zagłębia Lubin, obecnie prezes Widzewa Łódź. Ale takie tematyki, ta, taka tematyka jak futbol i tożsamość, kibica polityka, kibice i niepełnosprawni, tak jak już powiedziałem, tu nasz gość Paweł Parus y, nie, niezawodnie y, zawsze, zawsze był obecny i opowiadał o różnych projektach w tej tematyce. Y, prelegenci, no tutaj tutaj y, większość znowu to akademicy. I to zdjęcie. Z, z tej właśnie edycji konferencji. Edycja 6 2016 i to jest ten pierwszy moment, kiedy liczba referatów rzeczywiście wyraźnie rośnie. Po tych, po tych latach, kiedy ta liczba rzadko przekraczała 10, 10 y, osób, 10 prezentacji. Tu mamy 28 referatów, bardzo zróżnicowana tematyka od bezpieczeństwa znowu meczów piłkarskich, y, psychologiczne determinanty zachowań kibiców. Y, piłkarze jako ikony popkultury, projekty jak aktywizm kibiców, wizerunek kibiców w mediach, futbol a płeć. Y, bardzo zróżnicowana, zróżnicowana konferencja, edycja. Również jeżeli popatrzymy na prelegentów, no to reprezentowali oni bardzo zróżnicowane środowiska. No, dominują akademicy, no bo też była taka taka tendencja od początku, ale również przedstawiciele czy portalu internetowego, oczywiście kibice, urzędnik, firma IT czy prawnik. I tutaj zdjęcie Właśnie z tej edycji. Dużo gości, dyskusje. To też warto podkreślić, że, że na wielu edycjach nawet nie same referaty, chociaż one oczywiście też swoją, swoją jakość prezentowały, natomiast żarliwe dyskusje czy o kibicach, czy o, o, o futbolu, no były częścią tej. tej tej konferencji. Zresztą to jest chyba edycja, na której gościł m.in. Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i były prezes PZPN-u. Siódma edycja 2017, również bardzo duża liczba referatów. Bardzo duża różnorodność tematyczna biznes, marketing i futbol, turystyka stadionowa, stadiony oczywiście się ten temat przewija od początku futbol, a media kibice niepełnosprawni, e, AMP-futbol. Piłka nożna, a muzyka, nawet czyli taki element e, związany ze sztuką, kibice i polityka też dość e, e, taki codzienny, można powiedzieć, temat wszystkich konferencji. E, piłkarki jako też e, nowy gracz w polu futbolu, klub i tożsamość narodowa huligaństwo stadionowe bezpieczeństwo na, mecze, na, na meczach piłkarskich i również zróżnicowana grupa. Prelegentów, akademicy, ale również Fundacja, Biznes, Administracja, Akademia e, e, Piłkarska. I to jest właśnie zdjęcie z tej, z tej edycji, również w tej sali, ponownie, ponownie e, wydarzenie, właśnie z, z sali konferencyjnej, e, tutaj stadionu e, Śląska Wrocław. Edycja numer 8: potężna liczba referatów e, 29, bardzo zróżnicowana, jak Państwo widzą, tematyka. Warto o, tej, o, o tym zróżnicowaniu powiedzieć więcej, ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, że była to akademicka przede wszystkim konferencja. To nie jest do końca oczywiście prawda. No, ta liczba akademików, którzy prezentowali wyniki swoich badań, dominuje, ale jak gdyby też wielką wartością tej konferencji była interdyscyplinarność. To znaczy, E, oprócz takich referatów bazujących na wynikach badań, było bardzo dużo praktyków ludzi, którzy w sposób aktywnie funkcjonują w polu piłki nożnej. zarówno jeżeli chodzi o zmianę tego pola, ale również w takich aspektach właśnie jak e, e, biznes, media, Sponsoring czy badanie na przykład zachowań kibiców, również, również w takim kontekście marketingowym. Także takie dość powszechne sformułowanie, że na konferencjach Modern Football, świat kibiców. Każdy, czy każda mogła sobie, czy mógł znaleźć coś dla siebie, absolutnie znalazło, jak gdyby znajdowało swoje uzasadnienie. Także tutaj też należy to podkreślić, że nie była to typowa naukowa konferencja, na której jest referat za referatem prezentujący kolejny jakiś aspekt badawczy. Można byłoby było się tu dowiedzieć również na przykład o, o badaniach marketingowych, czy analizach niekoniecznie e, naukowych. E, no i tutaj oczywiście e, ten aspekt piłkarski, bo właśnie w 2018 roku podczas tej edycji mieliśmy okazję e, również Tutaj mówiący, wypowiadający te słowa rozegrać mecz e, na murawie stadionu legendarnego dla e, klubu Śląsk Wrocław i kibiców Śląska e, Wrocław. Na, na tej murawie rozegraliśmy mecz e, uczestników. E, Myślę, że to też warto podkreślić, że prelegenci no nie tylko potrafią robić prezentację, ale część z nich nawet dość sprawnie operuje piłką nożną. Także też taki był ciekawy element związany z, z piłką nożną, chociaż już bardziej w praktyce. O, było się bez kontuzji, więc też zapamiętamy. To wydarzenie, jako, jako wydarzenie szczęśliwe. Edycja 9 2019. Ja też chciałbym dodać, że dużą rolę od pewnego momentu w pomocy. W organizacji, również w tym naukowym elemencie miał doktor Piotr Ostrowski, który, który pomagał też włączając swoją uczelnię do organizacji. To jest zdjęcie zresztą z, z, z jednej z sesji, właśnie która miała miejsce. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Tutaj mamy edycję dziewiątą, rok 2019. 14 referatów, również bardzo zróżnicowana tematyka. Ponownie bardzo też zróżnicowana, zróżnicowana grupa respondentów. W zeszłym, to jest jeszcze zdjęcie. Właśnie z tej, z tej edycji w dużej sali, w auli wykładowej, także rzeczy, rzeczywiście miało taki charakter też bardzo akademicki. 2020 rok oczywiście był rokiem dla nas wszystkich specyficznym, trudnym. No nie mogła się odbyć konferencja w takim tradycyjnym rytmie, w takiej tradycyjnej formie we Wrocławiu na stadionie, czy. Czy, czy w szkole wyższej, więc no, miała ona formę debaty internetowej, gdzie się głównie zastanawialiśmy właśnie nad tym impaktem pandemii na piłkę nożną i na kibiców. Myślę, że to też był taki eksperyment naturalny, który, który zmusił nas trochę do przeformułowania czy przywartościowania dotychczasowych wniosków. No, wszystko odbyło się online. Z, y, była transmisja, zresztą jest cały czas dostępna na kanale YouTube, także żeśmy dyskutowali, no nie przyjeżdżając do Wrocławia, no ale na to nie mieliśmy wpływu. No i dzisiejsza edycja, która, która no jest 11. edycją i ta jedenastka też tak fajnie w jakiś sposób puentuje tą historię konferencji Modern Futbola Świat Kibiców, no bo 11 to jest oczywiście też liczba Zawodników, którzy występują na boisku, więc można powiedzieć, że dzisiejsza edycja tworzy taki, taką drużynę piłkarską, mówiąc metaforycznie. Kilka słów na temat dziedzictwa, które na pewno gdzieś tam zostaje, jeżeli chodzi o, o konferencję. No, liczby są imponujące. To znaczy, przez te 11 lat mogliśmy słyszeć, oglądać, 152 wystąpienia, które były przygotowane w sumie przez 174 uczestników. Uczestniczki, no bo niektóre referaty oczywiście miało, miały więcej autorów niż jedną osobę. Warto też podkreślić, że to nie była tylko impreza, nie była to tylko konferencja, natomiast. Po, po kilku edycjach zostały jeszcze bardziej trwalsze ślady, i tutaj widzą Państwo zdjęcia pięciu tomów książek, które powstawały po różnych edycjach. Miałem przyjemność redagować jedną z nich, tą pierwszą. Kolejne oddajemy tutaj, też trzeba wspomnieć o, o roli doktora Ostrowskiego, który redagował i też pomagał w tym, w tym wydawniczym ciężko, czasami ciężkim znoju, żeby te książki zostały opublikowane. Jak Państwo widzicie, w sumie 82 artykuły naukowe znalazły swoje miejsce w tych pięciu edycjach. Pokażna kolekcja się tutaj znalazła, ale to też pokazuje, że te konferencje no, zostawi, zostawiły pewien naukowy ślad. Do tych publikacji osoby, które studiują taką szeroko rozumianą przestrzeń Football studies mogą sięgać, bo ta tematyka w tych książkach, podobnie jak tematyka referatów, jest bardzo zróżnicowana, więc jest, jest od, od kibiców poprzez różne kwestie związane z piłką nożną, a nawet idąc w stronę polityki, marketingu itd., więc te książki na półkach zawsze z nami zostaną, też jak gdyby graficznie one też układają się w pewną całość i kontynuują oczywiście ten estetyczny taki wymiar, który towarzyszy nam od samego początku. No i na samym końcu chciałbym też osobiście podziękować Kubie Kurowskiemu, który był. Tutaj inicjatorem, organizatorem, no i osobą, która trzymała organizacyjnie tą, te, te wszystkie 11 edycji w, w takim reżimie. No, o, o nic się nie musieliśmy jako uczestnicy martwić. Kuba zawsze wszystko, mówiąc potocznie, ogarniał. Także dziękuję Kuba za te 11 edycji i muszę jako przedstawiciel. Akademickiego świata, tu powiedzieć, że rzeczywiście takiej inicjatywy nikt wcześniej nie wymyślił. Ty, tobie się udało, przeprowadziłeś w bardzo dobrym stylu wszystkie edycje i na pewno jest to przykład na to, że piłka nożna może, może generować zainteresowanie właśnie takie konferencyjne. Także, także tutaj wielki pokłon dla Ciebie. Także jeszcze raz Kuba, dziękujemy za, za te, ja szczególnie za te 11 w sumie lat doświadczeń i, i, i tego, że mogliśmy się tutaj wszyscy w tak dużej liczbie spotykać. Także dziękuję bardzo za uwagę.